Cześć, ja jestem Lucek, a to jest Need for Speed Rivals. Siemanko. Mam tutaj Porsche'awkę. W poprzednim odcinku obiecałem wam, że ją ulepszę jeszcze, żeby jeździła dużo lepiej. I mam trochę punktów, żeby to zrobić, ale jest ich za mało. I wiecie co? W tym odcinku wyjątkowo nie będę się przejmował zadaniem, tylko chcę wymaksować tą Porsche'awkę do maksa. Wymaksować do maksa. Tak jest, Lucek. Wymaksujemy sobie tą Porsche'awę, czyli będę robił różne wyścigi, eventy, pierdoły takie. Nie będę się przejmował w ogóle żadnymi rzeczami typu, że mam wykonać jakieś zadanie, jakąś taką presję czy coś. Nie będzie to na nas jakby teraz ciążyło. Po prostu będziemy sobie lightowo jeździć po kolei jakieś tam zadania. Ale wiecie co? Przy okazji możemy też wykonać jakieś wyzwania, na przykład moich znajomych. Tu mam do pokonania czas kolegi, który jechał Lamborghini Veneno. Czy uda mi się go pokonać? Wygląda na to, że Mustangiem GT. Ociągnąłem tu czas 1.51, a kolega pobił mnie o 3 sekundy, więc myślę, że Porsche'awką jak najbardziej jest ten czas do osiągnięcia. Sprawdźmy. No więc, jestem już na starcie. Wołajmy przeciwników. O kurczę, nie odpaliłem znowu samochodu. God damn it. No ale cóż, trudno się mówi. Jakoś sobie damy radę, prawda? Wow. No tak, teraz na pewno sobie damy radę. Tak jest. Ach. Super. No dobra, no to nie wiem, ta Porsche'awka jest jakaś pechowa bez kitu. Za każdym razem jakieś się walki dzieją z grą, jak tym pojazdem sobie po prostu działam. Wiecie co? Nie, zrobimy inaczej. Powtórzymy te wyzwanie po prostu. Okej, turbo naładowane. Jedziemy. Nie mówcie, że znowu nie odpaliłem, bo mnie szlak trafił. Tym razem była odpalona, dobrze. Aha, właśnie, piękne. Dużo z was, dużo osób się pyta, jak zamknąć dach w pojazdach typu Roadster w Need for Speed Rivals. Otóż nie ma jakiegoś przycisku na to, natomiast samochody zamykają automatycznie sobie dach w momencie, kiedy... w momencie, kiedy po prostu pada deszcz. I to cała filozofia. W żadnym innym razie nie możemy tego dachu po prostu zamknąć. No mi to jakoś nie przeszkadza. Na przykład ta, tutaj widzicie przede mną McLarena MP4, w którym właśnie możemy takowy dach zamknąć, który się samoczynnie zamyka, jeśli pada deszcz. Włączmy sobie turbo i wyprzedźmy tego słabiaka. Pięknie! Udało się z turbem fajnie tutaj zadriftować. Pyk, pyk. I gubię policję. Kurczę, nie wiem, czy uda mi się pokonać czas kolegi, ale jeśli tak, to by było fajnie. Zdobędę dodatkowe punkty. Okej. Dobra. Tutaj, teraz co dookoła? Dookoła i będzie końcówka. Postawmy sobie minę tak dla jaj. Uwaga, 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 czy mi się uda? O, jak pięknie, udało mi się pokonać. Pobito rekord w rekomendacjach, super. Dostałem dodatkowe punkty, niewiele, ale zawsze coś. Porsche'awki jeszcze nie mogę znacznie ulepszyć, no ale jak mówię, ten odcinek poświęcę tylko i wyłącznie temu, żeby ulepszyć tą Porsche'awę, czyli muszę zdobyć gdzieś około 300 tysięcy punktów. Mam nadzieję, że jakoś uda mi się to w miarę dobrze i sprawnie osiągnąć. Tutaj naprawiłem sobie pojazd. Najbliższe wyzwanie, czyli wyścig, jest, zdaje się, nade mną. I dobrze, że się uzupełniłem, no bo zabrakłoby mi po prostu turbo i tak dalej. Co to było? Pięknie. Zobaczcie, jak ścieka woda z tej Porsche'awy. To się wszystko animuje. Fajnie to wygląda.
Troll Pass. Tak się nazywa ten wyścig. Poziom średni. Startujemy. Oż w mordę, wykasował mi nitro. Gnojek jeden. Wow. Za mną jest jeden typek. Liże mi tam, kurczę, zderzak z tyłu. Kurczę, jeszcze mnie namierza po chamsku. Ale ja mam tutaj skrót. I w dupie go już mam. Do widzenia, koleś. I tym oto sposobem jestem pierwszy. Ach, skasował mi następny typek turbo. Ojej. Uwielbiam to. No ale trudno. Okej, teraz w prawo. I gaz do dechy. Tak jest. Wow. Ale ostry zakręt był, co nie? Tylko kurczę, źle pokonał, to by mógł przegrać. No, chociaż nie, jeszcze 3 km do mety, to dużo może się stać. Jadę w tunelu, powinienem go doganiać. Właśnie tutaj jest ciekawa sprawa z tym tunelem, bo on aż tak dużo nam nie daje. Tak jak w przypadku było to Need for Speed Hot Pursuit. Tu był jakiś fajny skrót, ale ja go pominąłem. Ale spokojnie, damy sobie radę. Okej, super. O, i znowu koleś włączył turbo. Cholera, dobrzy są. O, rany! O! A, przed całą metą. Cholera. Cholera. Może jeszcze chociaż jednego uda mi się wyprzedzić. Ja cię nie mogę. A tak bym wygrał już. No nie. Kurde. No cóż, jak pech to pech. Ta porczawka jest pechowa. Mówię wam, dla mnie coś jest z nią nie tak. Może malowanie zmieni, to będzie szybciej jechać, czy coś. Nie mam pojęcia. No dobra, tutaj mamy niedaleko warsztat. Mam już dopiero 67 tysięcy punktów. Boże, o czym my mówimy. Ja muszę mieć 300 tysięcy, żeby cokolwiek w tej porczawce zdziałać. Tutaj mamy jakiś wyścig. Pojazd naprawiony, ale tu jest także przechwycenie. I na brązowo, także możemy sobie tutaj pojechać. Przechwycenie, dobrze mówię? Tak. Czyli trzeba zgubić policję w określonym czasie. Im szybciej, tym lepiej. O, fajnie. Goni mnie, proszę was, Hennessey Venom GT. I właśnie się pięknie rozbiłem. O, ale zrespawnowałem przed stacją. Wspaniale. I oczywiście nie naprawił mi się samochód, bo zbyt często naprawiam samochody i stacja nie naprawia po prostu aż tak często. O, a to właśnie Hennessey Venom, którego już mieliście przyjemność zobaczyć w innych moich odcinkach z Need for Speed Rivals. Chyba sobie odpuścił ten Hennessey i bardzo dobrze, bo bym sobie chyba nie dał rady. Okej, skaczemy sobie tu. Fuck! Ej, no czemu? O, jak fajnie. Hennessey zaraz przede mną. Macie minę, chłopaki, nażylicie się. Lecimy tu. No to co, ile mamy jeszcze do... Fajnie, już minuta minęła, genialnie. I Hennessey, proszę bardzo, za mną zaraz. A ja mam turbo, na szczęście, mogę sobie szybko tutaj przyspieszyć. Ale jak ja mam uciec, kurde, przed pieprzonym Hennesseyem? Zobaczcie, jak on przyspiesza tak dobrze jak ja z turbo. Tylko, że on nie ma turbo, do cholery.
Co ja mam mu zrobić, biedny lucek? Jeszcze mnie taranem tutaj zmiażdżył. O dobra, rozbił się, ekstra. Teraz trzeba tylko docisnąć do końca pedały. Nie mówiłem do was pedały, chociaż to tak zabrzmiało. Dobra, dobra. Rozbiłem się, ale myślę, że teraz zgubię tego pieprzonego Henesea. Tutaj wśród kur się ukryje. Okej, okay. Właśnie mnie Henesej wykrył. Ale uciekłem mu, ale mam 10 sekund nadwagi. Zobaczcie, widział mnie, nie? I teraz oleje, ej. Widział mnie tutaj na cholery. Zobaczcie, sobie tam pojechał, kurde. A ja sobie stałem. Ja no miałem farta po prostu tym razem. W końcu w Porszawce miałem farta. Już mi ciężko to przeszło przez usta, proszę was, ale... No nic, udało się. No dobra, to wiecie co? Czas się zemścić na tym Heneseju. O, on się sam chce zemścić. O kurde, co on... Ja ci nie pierdzielę. Możecie zobaczyć na moim filmiku, jak on naprawdę przyspiesza, jak się nim gra. To jest rzeźnia po prostu. O, teraz jeszcze Aventador. Uhuhu. No to dobrowy skład. Który mam poziom? 9. No to w sumie uzasadnione. Dobra, wiecie co, inaczej. Tutaj jest próba czasowa. I oczywiście drugi Henesej Venom. I oczywiście trzeci Henesej Venom. I zaraz mnie namierzą. O, jeszcze kolczatki. I o, jeszcze impuls. Co jeszcze, co jeszcze? 187 punktów. Zaraz pójdzie się walić. Tak coś czuję w gaciach. Chyba, że mina coś zdziała. Nie zdziałała. Chyba, że tu dojadę do tej stacji. Kurde! Pierdziele to. Nie ulepszamy Porszawki. W dupie to mam. Tyle jeżdżenia. 10, 12 minut jeżdżenia i gówno z tego mam. Gówno. Naprawdę gówno. Co nie? Nie, tak nie może być. Tak nie może być. Zrobię tak zwany special dzisiaj. Pojadę w Veneno. Odegram się na pieprzonych policjantach. Tak jest. Pada deszczyk. Lamborghini Veneno. Ach, jeszcze czas do pobicia. Startujemy. Gwarantuję wam, że to nie będzie powolny pościg. Oh yeah. Tak jest. Nie ma teraz kompromisów. Skończyły się żarty. Okej, okay. Policjanty, macie tam minę. Dobra, dwóch przeciwników przede mną. Proszę bardzo, jeden się rozwalił. Tu policjanta, stuknęliśmy, wspaniale, na to czekałem. Macie minę, częstujcie się, chłopaki, ciasteczkiem. A ja już, włączam zaraz turbo. Tu jest zjazd. Wow, milimetry, normalnie. To jest Veneno, to już po prostu nie ma jaj. Nie ma jaj, tu się po prostu jedzie na maksa. Tyle. Odegram się na nich wszystkich. Pozabijam pieprzonych sukinkotów. Tak. Tak. Zabijać. Zostawiam ciasteczka na drodze.
No nic, po nagraniu tego odcinka idę grać w Battlefielda i będę zabijał całą noc chyba. Bez kitu. Trzymajcie minę, chłopaki, rozerwijcie się. Dobra, skręcamy ostro w lewo. Oh yeah! No, no. Nie obchodzą mnie lagi, nic mi teraz nie obchodzi. Chodzi mi tylko i wyłącznie zemsta na pieprzonych policjantów. Pokażę wam, pokażę wszystkim w ogóle, pokażę wam, policjantom, wszystkim pokażę, co potrafi Veneno. A na przykład potrafi takie ładne zwroty robić, które ja nazywam osobiście zwrotami akcji. Okej. Ukończyłem, nie pokonałem kolegi, ale nie szkodzi. Teraz chcę znaleźć jakiegoś policjanta. Jakiegokolwiek policjantosa pieprzonego. I chcę z nim zrobić porządek. Pokazać wam, jak się robi porządek w Veneno. Dobra. Nie ma żadnego policjanta. Włączmy wykrywacz kłamstw. O kurczę, nie pokazują się policjanci. Nie szkodzi. Tak jakoś znajdę zaraz. Znajdę. Będę szukał. Ale znajdę. Pieprzony policjant Bentley Continental Super Sport. Proszę, chłopaczku, częstuj się piękną kubką. Nie trafiłeś, tak? Jaki jesteś cwaniak? Chociaż. Czekam tu na ciebie. Chociaż. O-o. Chociaż. Jesteś mój. Proszę cię uprzejmie. Zawracamy. Tutaj mamy Bentleya. Proszę was. Tak jest. Wszystkich rozwaliłem. Masz minkę. Lecisz w kosmos. Koleś. Wyźwijmy sobie tu jeszcze typka na pojedynek. Ponieważ Veneno to już nie są przelewki, moje wam. Mogą mnie pocałować w zadek. Nie dam im się teraz, o nie. Dobra. Jedźmy może do warsztatu. Naładujmy sobie samochód. I ucieknijmy im. Tak po prostu, bez żadnego stresu. O rany, gdzie tu jest meta? To jest oczywiście tam, gdzie nie można wjechać. Genialnie. Dobra, pieprzyć to. No, helikopter też zrezygnował. Wie, że z Veneno to już nie są przelewki. Teraz wystarczy, że stoję i już jestem szybszy od niego. Dobra. I tak, zdobywanie kasy na ulepszenie Porsche'aka przerodziło się w maniakalne ściganie policjantów. No cóż, co prawda nie spotkałem już Hennessy'a Venomagitte, no ale i tak się jakoś odegrałem. Pokażę wam chociaż naklejki na Veneno. Proszę, jakie piękne, zobaczcie, piękne, piękne. Cheater Madness. Normalnie. Szał pochwy.
Okej. Okay. No dobra, no to cóż, trochę kasy zdobyłem do tego porszaka i tak za mało. Dziękuję za wyświetlenie, trzymajcie się do następnego razu i życzcie mi, żebym nie skończył u lekarza. Cześć.